Witamy w niesamowitym Las Vegas w stanie Nevada. Niesamowite! Jak ściana może teraz spać? On potrafi zasnąć praktycznie w każdym miejscu. Na jego miejscu bym się obudził. Inaczej przegapi najwspanialsze miasto na świecie! Kto wpadł na pomysł, żeby powiesić neon w kształcie Buddy'ego Watkinsa? Jak dla mnie to lekkie przegięcie. W ogóle nie rozumiecie tego miasta. Gwiazdożenie to coś normalnego w Vegas. Tak samo jak luksus i wykwintna kuchnia. To właśnie Vegas serwują najdroższy deser świata. 24-karatowe, złociste lodowe puchary. Juhu, tak! Kocham to miasto! Vegas rządzi! To miasto ma bardzo zły wpływ na El Matadora. Bardzo dobrze, Klaus. Świetna kontrola, Shaker. El Matadorze, nie kombinuj. Wyluzuj, trenerze. Gramy Vegas. Musimy dać niezłe show. Tak jak oni! Hey! Jacie, kosmosi w przerwie meczu zaserwują spektakl. Jeśli przerwą nam kolejny trening, zaserwuję im awanturę. Na dzisiaj wystarczy. Nie będziemy trenować, gdy nas rozpraszają. Zwłaszcza ty, El Matadorze. Ha? Gdzie on jest? Ostatnio błyszczysz na wyjazdach. 3 gole w 4 meczach. Jak to robisz? Wszystko zależy od dobrego przygotowania, Leno. Wybieram najlepsze hotele, jadam w najlepszych restauracjach i trenuję w najlepszych obiektach, a potem strzelam wspaniałe gole. Dosyć tego. Nie będziesz mi tu robił cyrków, kolego. Przestaniesz w końcu! Trener mnie zaskakuje. Żeby tak skąpić El Matadorowi drobnych przyjemności. Co chce pan zrobić, panie Watkins? To proste, ninja. Zapewnię El Matadorowi wszystko, czego tylko zechce. Panowie, to mi wygląda na ponury żart. Ten pokój to już przegięcie. Nawet ściana by nie zasnął na tym twardym pseudomateracu. Wyluzuj, stary, to tylko 2 noce. Dobra, dobra. Halo, recepcja? Chciałbym zamówić budzenie o 6 rano. Nastaw pan sobie budzik. A czy mogę chociaż zamówić coś do pokoju? Czego pan potrzebujesz? 24-karatowy puchar lodowy z podwójną złotą posypką. Puchar lodowy? Nie wydaje mi się. Ach, ludzie, jak można na tym spać? El Matadorze, weźmiesz się w końcu w garść? Jak mam to zrobić? Jesteśmy w Vegas, a pan załatwił nam fatalne jedzenie, tragiczne boisko, a hotel, w jakim jesteśmy zakwaterowani, jest totalną porażką. Jedyną
Twoje podejście. Zmień je, albo podczas meczu będziesz grzał ławę. Ale przecież tu wcale nie chodzi o mnie, trenerze. Super warunki budują moją formę. Wszystko dla dobra drużyny. Tak, jasne. Chcesz powiedzieć, że jesz najdroższy deser świata z myślą o nas? Bohater z niego. Hej, El... Końskie ogonie? El Matadorze! Wszystko jedno. Paczka przyszła. Drogi El Matadorze, ta wiadomość jest wyłącznie dla ciebie. Mam powtórzyć? Wiem, że aby grać najlepiej, potrzebujesz świetnych warunków. A więc coś ci przesyłam. W końcu mnie zrozumiał! Nic nie mów wreszcie, nie chcę, żeby myśleli, że cię faworyzuję. Żaden problem, trenerze. Shaker, gdzie twój kompan? Nie wiem, trenerze. Po treningu gdzieś poszedł. Dodzwoniłeś się do El Matadora, piłkarskiej gwiazdy i prawdziwej legendy. Ja bym go szukał w luksusowych hotelach. Gdzie by nie był, może tam zostać. Daj spokój, trenerze. El Matador może i jest trochę wybredny. Okej, jest aż do bólu wybredny, ale dla niego nie ma nic ważniejszego niż mecz. Dobra, poszukaj go. Tylko pośpiesz się. Mecz jest o 3:30. Hej, stary. Jaki jest najlepszy hotel w Vegas? Właśnie w nim przebywasz! Okej. Najlepszym hotelem w mieście jest bez wątpienia... Halo? Dzień dobry, panie Matadorze. Tu recepcja hotelu Pałac Buckingham. Zamawiał pan budzenie o 9 rano. Czy jest coś jeszcze, co mogłabym dla pana zrobić? Śpię w najlepszym hotelu, mam też gdzie trenować. Do szczęścia brakuje mi tylko 24-karatowego lodowego pucharu z dodatkową posypką. Doskonały wybór. Za chwilę panu przyniesiemy. W tym mieście taka gwiazda jak ja decyduje nawet o tym, która jest godzina. Shaker, mógł autograf? Co? Shaker? On nie może się dowiedzieć, że El Matador tu jest. Dzień dobry. Szukam kolegi, który mógł się tu zatrzymać. Nazywa się... Bardzo mi przykro, ale nie udzielamy takich informacji. W naszym hotelu priorytetem jest zapewnienie prywatności gościom. Okej. Mówi się trudno. Shaker, Shaker! Bardzo proszę, dasz mi autograf? No pewnie. Jak ci na imię? Dwudziestoczterokaratowy lodowy puchar? Jest! Może wolisz moją koszulkę zamiast piłki? Dorzuć swoje korki i umowa stoi. Jej! Czego się nie robi dla futbolu? Panie El Matadorze, pański 24-karatowy lodowy puchar z dodatkową posypką. Dzięki! Proszę go zostawić, muszę dokończyć trening. Pychota! Skąd się tu wzięła ta piłka? Ach!
Shakermon, gdzieś ty był? Chyba wiem, gdzie jest El Matador. W hotelu Pałac Buckingham. A mówiłem. I? Niestety mają tam szczelną ochronę. Ale wysłałem mu wiadomość. A, straciłeś czas, Shaker. El Matador wejdzie na murawę tylko wtedy, gdy będzie trzeba skosić trawę. Mecz zacząć. W mieście świateł już czas. Mac, miało nie być śpiewania. Nie bądź taka sztywna, Brendo. Jesteśmy w Las Vegas. I mam zamiar komentować śpiewem. W tym mieście zaskakuje mnie wiele rzeczy, ale dziś najbardziej zaskakuje mnie pewna absencja. Tak jest. El Matadora zastąpi Lanki. 20 Supa Strikers nie pojawiła się nawet na ławce. Dziwna sytuacja. Supa Strikers przed szansą. Co za strzał! Równie wspaniała obrona. Ten mecz staje się przewidywalny. Supa Strikers atakują, kosmosi się bronią. Drużyna czerwonych musi znaleźć sposób, by zaskoczyć rywali. Strzeżcie się, kosmosi! El Matador wzniesie się na wyżyny! A? Sprawdź, która godzina, bo się spóźnisz na mecz, Shaker. Pierwsza połowa trwa w najlepsza, a obraz gry się nie zmienia. Ataki Supa Strikers są nieskuteczne. Kolejna szansa na gola. Piłka zmierza prosto do bramki. Po raz kolejny kosmosi uciekają spod topora. No nie, gdzie jest moja torba ze sprzętem? Głupia prywatna winda! Co ja ci zrobiłem? Panie Matadorze, w czym mogę pomóc? Panie Matadorze? Halo? Poranna pobudka. Zepsuta winda? Wrobiono mnie! O, wygodnie. Nie czas na odpoczynek. Drużyna jest w potrzebie. Ewakuacja. O, no nie! Głupie, gładkie, jedwabne prześcieradło. Halo, recepcja? Chciałbym zamówić do pokoju kolejny lodowy puchar. Pierwsza połowa dobiega końca, a Supa Strikers desperacko nacierają na rywala. Mają miażdżącą przewagę w posiadaniu piłki, ale nie przynosi to żadnego rezultatu. Ninja przyjmuje piłkę i przyspiesza. Daje wyraźny sygnał do kontrataku. O, perfekcyjne wykończenie. Imponująca bramka Gwiazdora Kosmosu. Ha, i on sam dobrze o tym wie. Sprawy przybrały zły obrót dla Supa Strikers. Kontrolowali przebieg meczu, a jednak w końcówce pierwszej połowy utracili swoją magię. Panie Matadorze, przyniosłem pański puchar lodowy. Rozumiem, że mam go zostawić. Życzę smacznego.
gwiazdom piłki nie przystoi w taki sposób opuszczać hotelu. O, trenerze, wszystko wyjaśnię. Obsługa hotelu, który mi załatwiłeś, zdradziła mnie. Zamknęli mnie w pokoju. Ja załatwiłem ci jakiś hotel? Żartujesz sobie ze mnie? Wiem, że pisałeś mi w liście, że reszta drużyny nie może się dowiedzieć. O, a więc nawet wysłałem ci list. No pewnie, nie zmyśliłbym tego. W takim razie pokaż nam dowody. List został w jednej z moich toreb. Niech zgadnę, w wymyślonej torbie na listy. Panowie, kocham dobre jedzenie, luksusowe hotele i nowoczesne boiska, ale nie ma dla mnie nic ważniejszego niż Super Strikers, najlepsza drużyna na świecie. Dobra, wszyscy razem! 1, 2, 3, super! Siadasz na ławce. Panowie, musicie mi uwierzyć! Zostałem wrobiony! Naprawdę? Przez kogo? Szanowni państwo, przywitajmy gorąco tancerzy z pałacu Buckingham, hotelu Badiego Watkinsa. Z hotelu Badiego? Chyba faktycznie cię wrobiono, El Matadorze. Trenerze? Pozwól mi się na nim odegrać! Błagam! Wpuść mnie! Jadłeś jak król? Mieszkałeś i trenowałeś jak król? Więc wyjdziesz na boisko i zrobisz show, jakiego Vegas nie widziało. Co? Jak on się tu znalazł? O proszę, odnalazł się El Matador. Czeka go utrudnione zadanie. Kosmosi ustawili się jeszcze bardziej defensywnie niż w pierwszej połowie. Buddy Watkins chce dowieść do końca wynik 1-0. Masz jakiś pomysł? Podajcie mi piłkę w polu karnym. Będę wiedział, jak ich zaskoczyć. Podanie Shakera przecina linię obrony. Ale El Matador wcale nie ma łatwego zadania. Niesamowite, jak on to zrobił! El Matador rozkochuje w sobie fanów z Vegas. Głosy, uwaga na głos! Panie Watkins, dzięki. Noc w najlepszym hotelu w mieście dobrze wpłynęła na formę El Matadora. Niech to! Zwalniam cię! O nie! Naszą ostatnią noc w Vegas spędzimy w pięciogwiazdkowym hotelu Badiego na jego koszt. Ha! Gwiazdy muszą spać po królewsku. Słynne lodowe puchary dla wszystkich! Buja! Zapracowaliście na to. Nawet ty, El Matado. Znowu? Poważnie? Właśnie. Dokąd poszedł nasz deserter? Ha! Powiedział, że wystarczy mu luksusów na dziś. Znalazłaś ze mnie pobudka! Ale jazda! O! Niesamowite! Możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy gotowi na grę przy każdej pogodzie. Równie dobrze mogliśmy grać w deszczu. Hełm i tak zepsuł mi fryzurę. Profesorze, przeszedł pan samego siebie. Wow! Cóż, zobaczyliście tylko niewielką próbkę możliwości. Mój symulator może wygenerować dowolnego gracza Superligi. To może pokażesz nam jakichś mistrzów? Muszę dostosować parametry, podnieść poziom wyszkolenia i... Oto El Ariete, mistrz przestworzy! Całkiem niezły wybór. Jego główki musiały być genialne, zanim nie wyłysiał. Edwin,
Król Samby! Nie znam nikogo, kto by lepiej prowadził piłkę przy nodze. Spike Dawson, postrach bramkarzy! Nie bez powodu Dawson miał ksywkę snajper. I na deser najprawdziwszy geniusz taktyki... Trener! Nienaganna stylowa, jaka fryzura! Hej! Afro były kiedyś bardzo modne. Jak to kiedyś były modne? Nawet o tym nie myśl, Shaker. Starannie zaplanowałem wasz cykl przygotowawczy i absolutnie nie pozwolę na żadne zmiany. Jutrzejszy trening będzie w warunkach prawdziwego meczu. To był niezły wycisk. Robimy postępy. Siebie. Słuchajcie, panowie. Trzymajcie tak dalej i za dwa dni niepokonani nie będą mieli żadnych szans. Ale jest jeszcze jeden ważny element naszych przygotowań do półfinału. Odpoczynek. Jutro macie dzień wolny. Super! Tylko pilnujcie się. Musicie być w najwyższej formie. Na razie, panowie. Auf Wiedersehen. Hej, co ty wyprawiasz, Dingan? Przecież pływujemy. Przekąski poprawiają moją koncentrację, Skara. Dwa dni do półfinału, a ty nie trzymasz diety. Co za głąb. Tak? Co tam słychać u Supa Strikers? Nie mam pojęcia, Vince. Trenują, robią z siebie pajaców. Po co nam to wszystko? Szukamy czegoś, co da nam przewagę w meczu. Półfinał jest za dwa dni, ale rywalizacja już się zaczęła. Ach, co to za świństwo? Smok sery świata. Sekretem pięknych włosów jest szampon dla koni. Ha, stary, moja fryzura wygląda zawsze tak samo, bez względu... Panowie, czujecie to? Ej, El Matadorze, zapomniałeś, że po treningu trzeba zmienić skarpetki? Cofnij te słowa! Każde skarpetki zakładam tylko raz, a potem sprzedaję je w sieci. Hej, Shaker, masz ochotę na partyjkę na konsoli? Mam nową grę z super grafiką. Fajnie, ale innym razem. Morki, Skara. Mamy większy problem niż twoje obrzydliwe serowe chrupki. Shaker chyba coś kombinuje. No skąd niby to wiesz, Skara? Ten koleś za nic w świecie nie przepuściłby okazji zagrania w nową grę na konsoli. Hej, moje chrupki! Nie mogę uwierzyć, że się z wami zmierzę, panowie. Tylko jedna partyjka. W końcu trener mówił, żeby nie przeginać. Dobra, legendy. Zobaczmy, co potrafiliście. Cześć. Uwaga, panowie. Siła, dokładność, walka. Dziś przetrwają najlepsi. Zniszczę każdego, kto stanie mi na drodze. Mam nadzieję, że jesteście mocni nie tylko w gębie.
Kara, utknąłem! Miałeś sabotować Supa Strikers, a nie własną misję. Trenuje w rzeczywistości wirtualnej? O ja! Shaker kontra drużyna największych legend! Dobrze, że wziąłem przekąski. Daj mi to! Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jakie to jest szkodliwe. Uwaga, panowie! Siła, dokładność, walka! Dziś przetrwają najlepsi! Zniszczę każdego, kto stanie mi na drodze! Rany! Profesor miał rację co do waszych umiejętności. Niestety muszę wracać do rzeczywistości! Pilnuj diety, ściana. Długie przebywanie na słońcu grozi udarem. Trenerze, wiem, że ty muchasz na zimne przed półfinałem, ale czy to nie jest lekka przesada? Ostrożności nigdy za wiele, tygrysie. Halo? Trenerze, musisz przyjść do laboratorium. Natychmiast! Ja nie mogę, co tak cuchnie? Ej, nie patrz na mnie! Dzisiaj nawet nie mam skarpetek. Dla mnie śmierdzi tu poważnym przestępstwem. Ktoś zepsuł mój symulator. Shaker jest w niebezpieczeństwie. Shaker? Profesorze, odłącz go. Nie mogę! Oranżada spowodowała zwarcie. Nie możesz po prostu zdjąć mu hełmu? Nie! Jeśli nagle zakończymy symulację, jego mózg... Ujmę to inaczej, to jest wykluczone. Shaker może do nas wrócić tylko, jeśli zwycięży. Nie zniosę tego! Muszę się stąd jakoś wydostać! Halo! Pomocy! Pojedynkę Shaker nie ma szans w starciu z legendami. Co wy robicie? Oszaleliście? Jeśli przegracie, nigdy stamtąd nie wrócicie. Musimy podjąć to ryzyko. O, ale że mnie ćwok! Tak? Do kwadratu. Zgadza się. Potwierdzam. Zawsze wszystkiego musisz spróbować sam, co? Przyszliście mnie uratować. Ale czy to nie znaczy, że też tu utknęliście? Nie mamy zamiaru tu zostawać. Hej, co jest grane? Wystarczy, że pokonamy legendy i wracamy do domu. Stary, jesteśmy drużyną! Razem wygrywamy! Razem przegrywamy! Tak! I razem zostajemy uwięzieni w wirtualnym świecie. Obserwowanie meczu z zabocznej linii to normalka, ale to...
Profesorze, czy mogę im jakoś pomóc? Mógłbyś na przykład podać mi śrubokręt. Uwaga, panowie! Siła, dokładność, walka! Dziś przetrwają najlepsi. Zniszczę każdego, kto stanie mi na drodze! Legendy? Poznajcie przyszłe legendy. Ja jestem legendą, ale ci kolesie są legendami. Ten symulator mnie nie znosi. Coś długo stamtąd nie wracają. Shaker zapuścił tam korzenie. Skara, masz nowe informacje o Super Strikers? Sprawiłem się na medal, Vince. Półfinał pójdzie nam o wiele łatwiej, niż myśleliśmy. Muszę kończyć. Zazwyczaj na kilometr cuchniesz przekrętem, ale teraz przeszedłeś samego siebie. Lepiej przyzwyczajaj się do zapachu naszego zwycięstwa. A teraz wynocha z auta. Hej! Wypuść nas! Dobra, niech ci będzie. Skara, za bardzo objadłem się chrupkami. Nie będziecie psuć nam przygotowań do meczu. Nie, nie, wypuść mnie! Wypuść mnie! Ratunku! Uwaga, panowie! Siła, dokładność, walka! Dziś przetrwają najlepsi. Zniszczę każdego, kto stanie mi na drodze! Powiedzcie, panowie, czy tylko mnie ci kolesie tak działają na nerwy? Nie, też mam ich dość. Chyba wpadłem na niezły pomysł. To są kopie zawodników. Świetnie grają, ale niczego się już nie nauczą. A my możemy! Wybacz, trenerze, ale sam mnie uczyłeś, by różnicować zagrania. Ten trik podpatrzyłem u ciebie. A oto mój własny. Podaj po ziemi! Nie zobaczycie! Trener! Jak ja siebie za to nie znoszę. Całkiem nieźle graliśmy, panowie. Jeszcze kilka starć i pokonamy ich. Prawdę mówiąc, mój symulator zaczął niebezpiecznie szwankować. Jeśli nie wygracie w kolejnym meczu, zostaniecie usunięci bez możliwości przywrócenia. Będzie po was już na zawsze! Myślę, że cię zrozumieli. Oj, karamba! I co my teraz zrobimy? Na każdej pozycji legendy mają przewagę. Świetna przemowa, kapitanie. Au. Zwróciliście uwagę, w jakich strojach grają? Każdy w innym? Dlatego, że nie są jedną drużyną. Więc jeśli my zagramy jak drużyna, pokonamy ich bez względu na ich indywidualne umiejętności. Raz, dwa, trzy! Super Strikers!
inspirujące. Szybka kontra. Musimy to jak najprędzej zakończyć. Inaczej będzie po nas. Na żywo prosto ze Strajkalandu. Przed nami półfinał Superligi. Niepokonani są już na murawie. Zaskakujące, że gospodarze jeszcze się nie pojawili. To do nich niepodobne. Zazwyczaj długo się rozgrzewają. Jest lepiej niż sobie zaplanowaliśmy. No, może poza jednym wyjątkiem. Skara... Nareszcie czerwoni wychodzą na murawę. Wyglądają na pewnych siebie. Zaczynamy. Przed nami starcie lokalnych rywali gwiazd Superligi. Kto według ciebie zwycięży, Mac? Nie mam pojęcia, ale bez względu na wynik czeka nas mecz, który na stałe zapisze się w historii. A jak wam minęły wakacje? Ja nagrałem nowy album. Ja grałem w piłkę. Brawo, Szejko! Poza sezonem? Na konsoli. Nie zgadniecie, co ja robiłem w wakacje. Spędziłem genialne chwile. Na desce? No. Wszystko, co mówicie, brzmi bardzo ciekawie, ale nawet w małym stopniu nie dorównuje wycieczce objazdowej po zamkach Bawarii. O, ile ciekawych rzeczy się o nich dowiedziałem. Wiedzieliście, że król Ludwik II miał drewnianą nogę? Ale nie można go mylić z Ludwikiem IV, który miał drewnianą rękę. Był również król Günther IX. Chłopaki, pora zapomnieć o wakacjach. Właśnie, Klaus. Aha. Zwycięstwo w Superlidze to jedno, ale obronienie tytułu będzie znacznie, znacznie trudniejsze. Przygotujcie się więc na intensywne treningi przed sezonem. Panowie, jakieś pytania? Tak, trenerze! To prawda, że czasami rzucasz butem w zawodników? Ma
mam tego po dziurki w nosie. Nigdy nie przygotujemy się do tego sezonu w takich warunkach. Może musimy się stąd wynieść i przygotowywać się poza miastem. To musiałoby być odizolowane miejsce. No i oczywiście pełne klasy. Chyba znam odpowiednie miejsce. I jest nim? Muszę przyznać, że fajnie jest być z dala od mediów. Tak, koniec ze zdjęciami przez całą dobę. Ale o czym ty mówisz? Rasta, jesteś przekonany co do tego miejsca? Zaufaj mi, trenerze. Ma doskonałą infrastrukturę. Dwa świetne boiska i co najważniejsze... jest odizolowane. To będzie perfekcyjny obóz treningowy przed sezonem. Mam super wieści! Nie było to łatwe, ale udało mi się zdobyć oficjalny przewodnik po wyspie Amiento. No nie, znowu się zaczyna. Wiecie, że na tej wyspie jest ponad 500 gatunków roślin i zwierząt? I na przykład ten bardzo rzadki ptak Quando. Ta wyspa szczyci się niezwykłą różnorodnością flory i fauny. Można tu znaleźć między innymi wyjątkowy i fascynujący kwiat. Co? Super Strikers? Niepokonani? Nie wierzę. A co wy tutaj robicie? Niech no zgadnę. Idealne miejsce na obóz treningowy? Ha, chyba zbyt idealne. Spokojnie, mamy boiska po przeciwnych stronach wyspy. Nie sądziłam, że będzie problem. Chyba nie ma pani pojęcia o Superlidze. Zarezerwowałem tu pobyt ze względu na prywatność. Jedni z nas muszą odejść. Jak zadecydujemy kto? Mam pewien pomysł. Może zagramy o tę wyspę? Duma? Cóż, więc nie wszystkie plotki były zmyślone. Pozwalasz mu grać? Ostatnim razem, jak go widzieliśmy na boisku, zjadł czerwoną kartkę. Duma może i jest nieco dziki i nieokrzesany, ale też silny i bezwzględny. To idealny kapitan. Zdaje się, że mamy odmienną definicję idealnego kapitana. Witaj z powrotem w Superlidze. Wspaniale jest wrócić. To co ty na to, gibki Rasta? Zwycięzcy zostają, przegrani wracają do domu. Ale gdzie niby będziemy grać? Właśnie, kto będzie gospodarzem? Panowie, skoro to miejsce jest i tak tylko dla nas, to może rozegramy mecz na całej wyspie. Umowa stoi. Wiem, że nie mogłeś odpuścić niepokonanym, ale rozegranie meczu w terenie? Co ty sobie wyobrażasz? Nie po to lecieliśmy pół świata, żebyś sobie grał w terenową piłkę nożną. To wymaga sprawności i pracy zespołowej, czyli tego, czego potrzebujemy w sezonie. A jeśli wygramy, będziemy mieć przewagę psychologiczną nad Super Strikers, zanim jeszcze rozpocznie się sezon. Jeśli będziemy grać zespołowo, nikt nas nie zatrzyma. Poza tym mam plan, który zagwarantuje nam zwycięstwo. A jeśli przejdziecie naprzód, waszym oczom ukaże się historyczny miejski rynek. Historyczna studnia, historyczna pracownia kowala, historyczna cegła. A czy wiecie, że... Klaus! Stary, daruj sobie już te wykłady. Dobrze. Skoro tak, to nie powiem wam o tym super interesującym fakcie i tyle. Rasta. Duma. Może zaczniemy już ten mecz? My atakujemy bramkę na północy, a wy na południu. Skąd będziemy wiedzieć, która jest która? Hej! Wiecie, że pewne kwiaty na tej wyspie są? Wyluzuj trochę, gibki Rasta. Prawdziwy kapitan jest gotowy na wszystko.
Golf? Bardzo chętnie. Panowie, znacie zasady gry? Jakie są zasady? Dziś nie ma żadnych. Ale mam dla ciebie dobrą radę, Rasta. Lepiej nie strać piłki z oczu. Klaus, dopadnij go przy studni! Niepokonani, kryjcie go! Za dużo nas tu. Trzeba się wyrwać z tego rynku. El Matador, dajesz w długą. Jasne, kapitanie. Luźny Joe, przerzut. Robi się, bracie. Shaker, w uliczkę. Jasne, Rasta. Teraz. Całkiem nieźle, kapitanie. Za wcześnie na gratulacje, Mon. Do bramki nadal jeszcze daleko. Ha! Mamy was! Chyba tym razem zabrnęliście w ślepą uliczkę, Super Strikers. Panowie, czy macie zamiar odezwać się do siebie? Choćby słowem? To będzie długi dzień. Rany! Przywykłem do szczelnego krycia na boisku, ale to już totalne przegięcie. Tak, dzisiaj to zupełnie inna gra, Mon. Więc musimy myśleć inaczej i wykorzystać otoczenie. Podanie do ciebie, Shaker! Masz dzisiaj pecha, Shaker! Shaker! Wysoko zawiesiłeś poprzeczkę! Bo w końcu i stawka jest wysoka! Niech pan uderza! Leci! Zaraz, zaraz! Jedziemy, jedziemy! Super Strikers rządzą! Wygramy przed obiadem! Szybciej! Nie pokonali! Nie pokonali! Nieźle! Tak! Ostro! Czasami kapitan musi wszystko zrobić osobiście! Jest dobrze! Prawie udało Burczu! Nam się... Ale piecze! My też umiemy wykorzystywać otoczenie, kipki Rasta.
spróbuj, Skara! Nie uciekniesz mi! Wcale nie muszę. Widzimy się pod bramką, Cieniasie. 127. 128. 120... Uff. 130. 131. Jesteście podstępnymi oszustami! Rany! Niepokonani nieźle to rozgrywają. Ha! Fakt, bo nie masz żadnych zasad. Tak! Coś o tym wiem! I co teraz, kapitanie? Ta szalona rozgrywka pasuje do stylu niepokonanych, więc postawmy na nasze zalety. Nie gramy na boisku, ale to nie znaczy, że nie musimy mieć strategii. Chłopaki, pokażmy im, dlaczego to my jesteśmy mistrzami. Raz, dwa, trzy! Super Strikers! Musimy ich wziąć z zaskoczenia. Postawimy na ścianę i jego umiejętność odbioru piłki. Potem luźny Joe dzięki swoim królewskim zwodom przedrze się przez las. Shaker zakończy akcję dzięki swojemu dribblingowi. Będzie gol! Co jest? Kapitanie, Gipki Rasta tylko cię ośmiesza. Spokojnie. Biegną dokładnie tam, gdzie chcieliśmy. Hej, chłopaki! Zgubiliśmy niepokonanych! Przecież byli blisko. Wyluzuj, kapitanie. Pewnie chcą się poddać. Właśnie. Założę się, że właśnie pakują walizki do wyjazdu. Może. O, wow! To właśnie one! Piękne kwiaty, o których wcześniej mówiłem. Wiecie, że kielichy zawsze wskazują... Klaus! Nie ma czasu na te twoje nudne pogawędki. Zaczekajcie. Co mówiłeś, Klaus? Że te kwiaty zawsze wskazują północ. Jest jedna rzecz, której nauczyłem się jako kapitan. Słuchaj swojego zespołu. Proszę, niech któryś z panów coś w końcu powie. Błagam, cokolwiek! Nie! Szybciej, chłopaki! Prawie jesteśmy! Panowie, a co wy tutaj robicie? Wpadliście prosto w naszą pułapkę! Rasta. Dobry kapitan zawsze wszystko dokładnie planuje. Kompas! Zgadza się, dłubaliśmy w nim. Zamieniając północ z południem. Ściągnęliście piłkę prosto pod swoją własną bramkę. Szach. Całkiem nieźle, Duma. Ale zapomniałeś o własnej poradzie. Naprawdę? A niby o jakiej? Żeby nie spuszczać piłki z oczu. Gdzie ona jest? Nie potrzebuję kompasu, by zlokalizować północ. Właśnie! Nord pędzi na waszą bramkę! Huh?
chyba jest tylko nasza! Szachmat. Squash? Bardzo chętnie. Ale z ciebie kapitan, Duma. Właśnie, wracajcie do domu. Hej, a wiecie, że ta wyspa to miejsce, gdzie... Załatwiliśmy was na cacy? I nawet nie powiecie sobie do widzenia? Proszę, powiedzcie to. To proste. Do widzenia. Prawda? Wy sobie po prostu pogrywacie ze mną. Mam rację? Gratulacje, Rasta. Starcie z niepokonanymi zmotywowało drużynę, ale przed nami cały długi sezon. Tak, prawdziwe wyzwanie dopiero się rozpoczyna. Jak to jest znowu być kapitanem niepokonanym? Nie. Bez komentarza. I gdzie wy się podziewaliście od kilku dni? Bez komentarza. Czy to prawda, że poddaliście się eksperymentom w tajnym rządowym laboratorium? Bez komentarza. I założę się, że chirurdzy wszczepili wam robotyczne stopy. Chcecie wiedzieć, gdzie byliśmy? Mhm. Graliśmy w piłkę terenową przeciwko Super Strikers na prywatnej wyspie, jasne? No proszę cię, naprawdę sądzisz, myślicie, że w to uwierzymy? Myślicie, że kupimy tę bajeczkę? Naprawdę macie nas za tak naiwnych? Wielki Bo, na pewno chcesz się mierzyć z ninją przed finałem? No jasne, bycie kowbojem było na trzecim miejscu moich dziecięcych marzeń. Tuż za graniem w piłkę. I byciem dinozaurem. Rar! Patrzcie na to, superfani. Co, Lenny Błyskawica? Nie widziałem go całe wieki. Klaus? Znalazłem ten kostium w podziemiach stadionu. Cuchnie jak spleśniała kanapka. To nie on. To moje drugie śniadanie. Stary, to jest obrzydliwe. W tym kostiumie możesz ukryć wiele rzeczy. Na przykład tablet, mój ulubiony napój i mojego przyjaciela Giorgio. W czasie finału ktoś inny będzie robił za Lennego. O, dlaczego, trenerze? I tak siedzę na ławce. To wcale nie znaczy, że możesz przestać koncentrować się na meczu. O, wow! To miejsce jest stworzone dla mnie. Klaus? Co ja ci mówiłem na temat kostiumu? Tak, wiem, trenerze. Ale to idealne miejsce, żeby poszukać następcy Lennego. O! Zrobię taką reklamę, że ustawią się długie kolejki chętnych. Zgoda. Witka, Super Strikers. Witam w moim mieście. Proszę bardzo. Ja stawiam. Badolare? Oficjalna waluta Dzikiego Zachodu Watkinsa. Śmiało! Zabawcie się! Te bicepsy to jedna wielka ściema, moi drodzy. Hmm?
Stary, odpuść sobie. Przecież te wszystkie gry są ustawione. Uszanowanie, twardzielu. Billy nastolatek. Wstęp tylko dla personelu. Szejka, proszę. Słucham? Chciałbym zamówić. Dla mnie też poproszę. Nazywam się Szeryf Chili. Co cię sprowadza do naszego miasta? Szukam kogoś, kto wcieli się w Lenego Błyskawicę. Jest wśród was jakiś chętny? Słuchajcie, to świetna fucha. Wielu fanów i stylowy kostium, który ma wiele skrytek w środku. Weźcie sobie po ulotce. Słuchaj, Leny, robienie za maskotkę podczas wielkiego finału Superligi to marzenie wielu z nas. To w czym problem? W nim. Zejdź mi z drogi, wy bezużyteczne popychadła! Kosmiczna gwiazda. Zrobić miejsce dla oficjalnej maskotki Superligi! Hej! To było niemiłe! A ty coś za jeden. Leny Błyskawica. Jestem najszybszą i najlepszą maskotką, jaką widziało to miasto. Kosmiczna gwiazda. Spływaj stąd lotem błyskawicy i nie rób z siebie pośmiewiska. Pójdę sobie, ale najpierw pokażę ci ruchy, od których zakręci ci się w głowie. Wszyscy na stanowiska! Za chwilę rozpocznie się wielkie show! Jeszcze cię dopadnę! To było niesamowite! Jeszcze nikt nigdy mu się tak odważnie nie postawił! Będziesz Lenem na finale, prawda? Właśnie! Raz na zawsze zakończ jego maskotkowe rządy tyranii! Ja... nie mogę... Przed nami oficjalne otwarcie Dzikiego Zachodu, czyli wielki pojedynek. Jeden strzał z rzutu karnego w samo południe. Wszystko gra? Myślałem, że idealnie wyczułem tor lotu piłki. Nie przejmuj się, stary ninja po prostu miał szczęście. Tak, masz rację. Podrasowana piłka spełniła swoje zadanie. Pamiętajcie, na mój sygnał zrobicie to, co ustaliliśmy.
futbolu, kaszkiety z głów, bo czeka was dreszczowiec, który zjeży włos na plecach i spowoduje, że po głowie przejdą wam dreszcze. Najwyraźniej z tych emocji odrobinę ci się pomieszały powiedzenia, Mac. Daj spokój, Brendo. Przecież to wielki finał Superligi. Musimy puścić wszystkie hamulce i dać z siebie wszystko, jakby pojutrza nie było. Rozpoczęli! Ninja z impetem ruszył do ataku. Co za strzał! Ale wielki boj jest na posterunku! Iha! Pamiętajcie, popychadła! Jestem kosmiczną gwiazdą! I najwspanialszą maskotką, jaką widziało to miasto! W drugiej połowie kosmosi wyraźnie przejmują kontrolę nad meczem. Ale jeden zawodnik skutecznie odpiera ich ataki. Wielki Bo jest zaporą nie do przejścia. Wielki Bo to czysta woda futbolowego talentu. Dosyć tego, Mac. Twoje wypowiedzi są bez sensu. Robisz z niczym widły, Brendo. Ja po prostu staram się podgrzać stratosferę. Przestań! Krzyknijcie K, potem O, potem M, potem Y. A zresztą takie hasła to przeżytek. Jestem kosmiczną gwiazdą. Bum! Bam! Bum! Ta! Trenerze, pozwól mi wcielić się w Lennego. Kibice go potrzebują. Przecież miałeś znaleźć zastępstwo. Próbowałem. Ale wszystkie inne maskotki boją się konfrontacji z kosmiczną gwiazdą. No dobrze. Ale masz wrócić na końcówkę. Halo? Jeśli chcesz poznać prawdę, spotkajmy się w garażu. Prawdę? A kto mówi? Regulaminowy czas nie przyniósł rozstrzygnięcia, więc będzie potrzebna dogrywka. Tak, dogrywka. Będziesz się foszyć, bo skrytykowałam twój komentarz? Nie. Super Strikers odzyskali rytm gry. To zapowiada wielkie emocje. Świetny strzał Tygrysa. Ale bramkarz na posterunku. Szansa na kontratak. Ale Ninja zagrywa do tyłu. To do niego niepodobne. W rzeczy samej. Dlaczego zaczęli grać aż tak asekuracyjnie? Halo? Jest tu kto? Słuchaj uważnie. Mecz jest ustawiony. Kosmosi wygrają ten finał, to pewne. Jak to? I tak za dużo gadam. Jeśli gwiazda się dowie... Stój! Dlaczego nam pomagasz? Bo przypominasz mi kogoś, kim naprawdę jestem, Lenny. Nieustraszony szeryf Chili, stróż prawa. Dogrywka dobiega końca, ale wynik nadal jest bez zmian. Kosmosi najwyraźniej czekają na jedenastki. Ale nie Super Strikers. Czerwone trykoty przeprowadzają ostatni atak. Ściana nie zdąży wykonać rzutu z autu. O zwycięstwie w Superlidze zadecyduje konkurs rzutów karnych. Tak. Nie czaję.
Kosmosi najwyraźniej grali na czas. Dziwne, przecież wiedzą, że Wielki Bo jest w formie. Kosmosi zaplanowali oszustwo! Klaus, gdzieś ty był? Poszukiwałem prawdy i przyniosłem wam pomarańcze. Och. Posłuchajcie, mecz jest ustawiony. Niby jak? Dzieciak z tej ustawionej gry podaje piłki? Założę się, że to nie jest przypadek. A co jeśli nie tylko gry na Dzikim Zachodzie są ustawione? No tak, mój pojedynek z ninczą. Wiedziałem, że z tą piłką było coś nie tak. Kosmosi chcą w konkursie karnych strzelać tą felerną piłką. Ciekawe, gdzie oni ją ukryli. Nikt mi nie dorówna, bo jestem kosmiczną gwiazdą. Lśnię w nocy i błyszczę za dnia. Zaczynamy, drodzy państwo. Ciekawe, która drużyna lepiej zniesie presję. Trzymaj, mały. Nawet o tym nie myśl. Shaker strzela jako pierwszy. Czy da swojej drużynie prowadzenie? Jest! Siedzi! Kolejna kosmosu. Wielki Bo wyczuł strzał, ale odrobinę się spóźnił. Proszę, proszę. W końcu się pojawiłeś. Myślałem, że ze strachu kombinezon ci pożółknie. Ha! Co ty wiesz o kolorach? Moja czerwień jest niepowtarzalna. Poza tym nie szata zdobi człowieka. Liczy się wyłącznie to, co człowiek ma w środku. O, jakie to piękne. Każdy z nas jest wyjątkowy. Mam rację? Nie, 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 nie. Nic nie rozumiesz. Wasza specjalna piłka. Wiem, że masz ją pod kostiumem. I ja ci ją odbiorę. Sprytny strzał El Matadora. Wielki Bo tym razem sięgnął piłki. Jest coraz bliżej swojej pierwszej obrony. Co? Zejdź mi z drogi. Nie. Nie będziesz mi więcej dokuczał. To koniec. Oddaj piłkę. Weź ją sobie. Jestem kosmiczną gwiazdą. Nie! Teraz wszystko w rękach i nogach zawodników. Na razie mamy remis 2-2. Do piłki podchodzi kapitan Super Strikers. Rasta wytrzymał presję, jak na kapitana przystało. Czy kosmosi wyrównają? Wielki Bo broni! Skrętny Tygrys rozpocznie czwartą kolejkę karnych. Super Strikers budują swoją przewagę! To nie tak miało wyglądać! Gdzie jest nasza specjalna piłka? Ej! Przed nami kluczowy karny. Jeśli Wielki Bo obroni, będzie po meczu. O, wygląda na to, że ninja ma zastrzeżenia co do piłki.
broni! Super Strikers zostają mistrzami Superligi! Tak, można to skomentować tylko w jeden sposób. Czyli jak? Super Strikers uciekli spod topora porażki i zwyciężyli w mrożącym krew w żyłach futbolowym dreszczowco! Tak, to się nazywa komentarz, Brendo. Wspaniała robota, Klaus. Jako Lenny byłeś świetny. Tak właściwie. To jestem tutaj. A to kto jest w przebraniu? Najlepsza maskotka, jaką poznałem. Jak nikt zasługuje, żeby być Lennym. Dzięki. Chociaż dla mnie zawsze będziesz szeryfem Chili. O, to takie słodkie. Mam na imię Rebeka. Jesteśmy mistrzami! Melduj szybko! Jak postęp prac? Pułkowniku von Puszarp, otwierty idą pełną parą. Odnajdziemy cel za kilka minut. Ja nein! Wiercicie bez skutku od ponad 3 tygodni. Skąd nagle taka pewność? Ależ, kapitanie Uber, tu działa zwykły rachunek prawdopodobieństwa. Im dłużej szukamy artefaktu, tym jesteśmy coraz bliżej celu. Lecimy w Alpy. Przydadzą nam się umiejętności przetrwania. O, tak, tak, racja, no bo jak my przeżyjemy lot, kiedy fotele się tylko trochę rozkładają? Ha? Żelazne czołgi? Ciekawe, co oni tam robią. Oszanowanie, panowie! Profesorze! Witamy! Według moich nowych wyliczeń Śnieżyca dotrze na stadion za 2 doby. Towarzyszyć jej będzie katabatyczny górski wiatr, który sprawi, że pogoda będzie fatalna. Nie lecimy do Atalnów, tylko w Alpy. El Matador, słuchaj, ta pogoda nie pomoże wam w walce. Nie. Nie w Alce, tylko w Alpach. Pogoda będzie okropna. Co? Ja ustalam prognozę. Jak wspomniał Nordshow, gra przeciwko czołgom w czasie śnieżycy będzie wymagać umiejętności przetrwania. Znam miejsce, gdzie możemy je zdobyć. Dzień drugi. Trener zabrał nas na spacer. Gdzie znajdziemy warunki zbliżone do tych na stadionie fortecy? Na górze. Ale zimno. Czuję, że zamiast afro mam na głowie czapkę z lodu. Skoro już teraz jest tak zimno, to co będzie się działo w weekend, gdy w Alpy dotrze ta potężna śnieżyca? Shaker? Shaker! Stary, co ty wyprawiasz? Zasada 101, ziom. Zawsze trzymamy się razem. Wow! Dobra, już idę. Nareszcie! Co wy się tak grzebiecie? Wow, niesamowite. Jest jeszcze większy niż sobie wyobrażałem. Dzięki temu odkryciu będziemy najlepsi. Zimą nikt nas nie pokona. A my jakim? Ale czas. Super. Całkiem niezłe. I to mi się podoba. W tych nowych strojach od profesora nie zamarzniecie. A teraz poznajcie sparing partnerów.
Drzewa? Żelazne czołgi są od was znacznie więksi. Waszą przewagą będzie szybkość i zwinność. Ha, ha! Siebie! Nie znajdą sposobu na Elmata Kiwkę! Ale przy ujemnej temperaturze i silnym wietrze będzie bardzo ślisko. To... mamy jakiś plan? Będziecie grać w butach ze specjalnymi kolcami. Poproszę te maleństwa, trenerze! Czołgu, ale korzeni piłkarskich to ty raczej nie masz, bracie. Powiedziałbym, że gra jak na drewnianych nogach. Panowie! Wygląda na to, że mogłem się odrobinę pomylić w obliczeniach. Śnieżyca prawdopodobnie dotrze do was za... sekundę. Robi się nieciekawie. Czy ktoś ma jakiś pomysł? No pewnie. Nawet o tym nie myśl. Daj spokój. Nie ma mowy. Chcesz tego? No dobrze, już dobrze. Niech ci będzie. Potrzebujemy gałęzi, kilkunastu szyszek i ogromnej determinacji. Zamieć przyszła wcześniej. Świetnie. Idealne warunki pogodowe dla zimowego piłkarza. Informacje, jakie zebraliśmy od... wie pan od kogo? Sprawią, że ta śnieżyca będzie nam niestraszna. Tak złej pogody nie mieliśmy od wielu, wielu lat. Być może. Ale dane, których dostarczył nam... są sprzed dziesiątek tysięcy lat, z epoki lodowcowej. W czasie meczu Supa Strajkę zlodowacieją ze strachu. Dzień trzeci. Wykopaliśmy w śniegu jamę, która w nocy będzie stanowić bezpieczne schronienie. Przy prędkości wiatru 10 metrów na sekundę, temperatura odczuwalna jest znacznie poniżej zera. Nord? Tak? Luźny Joe? Dzięki, że nas uratowałeś, bracie. Chyba nawet obejrzę sobie twój program. Nie ma sprawy, Joe. Ale jeśli się stąd nie wydostaniemy, kto nakręci pierwszy odcinek? Ha! To nie będzie proste. Zamieć przybiera na sile. O, stary! Hej, Shaker! Shaker Moon! Z drogi, panowie! Ty chyba sobie żartujesz. A skąd? Przecież nasz kumpel tam jest. A spośród nas tylko Nord jest w stanie tam zejść. Co? To prawda. Dzień trzeci z kawałkiem. Kumpel zapadł się pod lodem. Mam do dyspozycji linę i spryt. No to do dzieła! I po ptakach. Wow. Ha? Ale po co żelaznym czołgom zamrożony jaskiniowiec? Już nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę. Nie uwierzysz własnym oczom, jest niesamowity. Zgadnijcie, co się stało z pradziadkiem naszego Tora. Nie wiem, o czym mówisz. No dajesz, zrób tę minę. Nie. Wyluzuj. Nie mam ochoty. To rozkaz!
Wyglądasz jak jego starszy brat-bliźniak. Baczność! Dość tych wygłupów. Jutro gramy z Super Strikers. A przecież chcemy... Czy to... Hej, Thor. Twój pradziadek chyba chce nam coś przekazać. On nie jest moim przodkiem, jasne? Spokojnie. Melduje się ekipa ratunkowa. Intruzi! Szwiedzy! Bracik! Jesteś w jaskini z zamrożonym jaskiniowcem i gonią cię żelazne czołgi. Co masz robić? Skacz! I co? Masz pomysł, jak ich wykiwać? Tak! Fala tsunami! Zabawa w surfing? Masz ty wyobraźnię! W moim show wszystko może się zdarzyć! Raz, dwa, trzy, w górę! I co teraz? Ufasz mi? Uber, zgłoś się! Macie ich? Niestety uciekli nam. Dobra, wracajcie. Przed wami kolejna faza treningu zimowego. Tak jest, pułkowniku. Nie za mało emocji? Wow, to nie ściema. Zdumiewające! Pierwotny homo sapiens! Nie, panie profesorze, on już nie sapie, bo zamarzł. Profesorze, opowie nam pan coś więcej o nim? On pochodzi z epoki lodowcowej. Z zimniejszej niż obecna? Bez wątpienia, luźny Joe. W tamtym okresie cała planeta była skuta lodem. A czołgi badają gościa, który żył w tamtych czasach. Panowie, nie przejmujcie się tym. Mamy termiczne kombinezony, mamy kolce. Jesteśmy przygotowani i ani czołgi, ani pogoda niczym nas nie zaskoczą. Staniecie się zimowymi królami futbolu. Przed nami spotkanie w zimnej i oblodzonej fortecy. No nie wiem, Brendo, mnie wcale nie jest zimno. Żelazne czołgi kontra Super Strikers. Kto będzie lepszy? Według mnie wygrają ci, którzy są lepiej przygotowani do gry w takich warunkach. Niespodziewanie, to Super Strikers, a nie gospodarze lepiej radzą sobie na śliskiej murawie. Ale żeby aż tak zdominować czołgi na ich terenie, nieźle. El Matador przed szansą strzelenia gola. Co z
za otwarcie. Drużyna w czerwieni czuje się w tych nieprzyjemnych warunkach jak ryba w wodzie. Nieprzyjemnych? Zupełnie nie wiem, o czym mówisz, Brendo. Super Strikers są lepiej przygotowani niż myśleliśmy. Specjalne kurki? Bardzo sprytne. Mam nadzieję, że twój pradziadek nam pomoże. Ha! Oczywiście, że tak. On nie jest moim dziadkiem, jasne? Spokojnie, panowie. Póki co Super Strikers są od nas szybsi, ale wkrótce zimno podetnie im skrzydła. W drugiej połowie warunki pogarszają się z każdą sekundą. Tak, kurtka na pewno by ci się przydała, Mac. Super Strikers coraz rzadziej są w posiadaniu piłki. Żelazne czołgi efektownie wróciły do gry. To chyba nie koniec emocji, prawda, Mac? Hej, Mac! Dzień czwarty. Sprawy idą w złym kierunku. Nie takie miało być zakończenie pierwszego odcinka. Byliśmy gotowi na zimno, ale nie na to. Wiem, ziom. Mecz wymyka nam się spod kontroli. A może wykorzystamy poślizg? Co ty na to? Fala tsunami? Fala tsunami. Tsuna lafa ma na co? Za dużo gadacie z profesorem. Tylko dajcie mi piłkę. Żelazne czołgi będą chciały wykorzystać przewagę własnego boiska. Super Strikers chyba się nieco przegrzali. W odróżnieniu od Maka. Wiedziałam, że tak będzie. Shaker ma problem z utrzymaniem równowagi. Czy żelazne czołgi wyjdą na prowadzenie? Fantastyczna parada Wielkiego Bo. Piłka trafia do North Shore'a. Shaker traci równowagę. O dziwo, to mu pomaga. Oj, brutalny atak kapitana żelaznych czołgów. Śniegu niemożliwia grę. Rywal ma przewagę, a ty nie masz kolców. Więc co robisz? Raz, dwa, trzy... W górę! Niewiarygodna szybkość Shakera. Przed nim tylko bramkarz. Hej, Mac! Wróciłeś! Tak? Mówiłem, że nie jest mi zimno, Brendo. Brawo! Shaker! Genialnie! Tak, trener miał rację. Pokonanie żelaznych czołgów wymagało umiejętności przetrwania. Biorąc pod uwagę okoliczności, jakim stawiliście czoła, należą się wam najwyższe laudacje. Widzicie? Nie tylko ja nie rozumiem tego gościa. Chciałem powiedzieć, że daliście czadu na maksa! Odkryłeś zamrożonego gościa, trenowałeś na mrozie, pokonałeś czołgi na ich stadionie fortecy. No i co teraz zrobisz?
Wrócisz do słonecznego Strajkelendu. Wsuniesz karkówkę z grilla. I obejrzysz odcinek najbardziej odjechanego reality show. Witam was, North Show, a to jest... Co teraz zrobisz? Nieźle wyglądasz w telewizji. Jakbyś miał 5 kilo mniej. Coś czuję, że to będzie mój ulubiony program. Pożegnaj się ze swoim pradziadkiem, Thor. On nie jest moim pradziadkiem. A tak w ogóle to był bardzo głupi pomysł. Ja, w końcu czego może cię nauczyć o piłce jaskiniowiec? Rozpoczęliśmy drugą połowę, a wynik nadal jest remisowy. Czy czerwoni zdołają pokonać gospodarzy? Gipki Rasta podaje do Shakera. Shaker do El Matadora! El Matadora! Czy zapewni swoim fanom kolejny powód do braw? Tak! Moi fani! To właśnie dla was! Tak! Niesamowite! Nasz maestro jest fenomenalny! Zawodnik meczu. Powiedz, jak to jest po raz kolejny zdobyć... Tak, dziękuję wam, fani! Wielbimy cię! Kocham was wszystkich! Nie zapomnijcie za tydzień kupić mojej figurki plus wszystkie akcesoria! El Matador dynamicznie drybluje, podaje! Żartuje, on nie podaje. On strzela i zdobywa przepiękne bramki! Teraz z niezwykłą demontowalną fryzurą. Na razie to tylko prototyp, North. Ale pierwsza edycja już za tydzień w dobrych sklepach. Będzie wspaniałym prezentem dla fanów. Co to za prezent, skoro muszą za niego zapłacić? Szczegół. Bum. Ściana mówi, że jego napój słabo się sprzedaje. Bomblo Boom? Oryginalny napój z Bryslowi? Tak. Panowie, moje figurki wyprzedadzą się na pniu. Powiedz im dlaczego. Kocham moich fanów, a oni kochają mnie. Hej, mogę zobaczyć ją na chwilę? Co? Nie dotykaj jej. Nie, to nie. W takim razie zrobię sobie swoją figurkę. Jeszcze odrobinę w lewo. Tak lepiej. Nie, w prawo. Tak, w dół, w górę. Okej, w dół. Tak, udało się. Tak, właśnie dostarczyli. Figurki El Matadora. Kierowco, możesz już jechać. Prosto do świata zabawek. Świat zabawek, jasne. Jak sobie życzysz, kierowniku? Musisz brzmieć bardziej przekonująco. Trzeba zgarnąć wszystkie figurki El Matadora. Tak. A po co? Już jest! Oto pierwsza edycja! Wygląda jak stara wersja. Nie, Tygrysie. Ta jest stuprocentowo bez żadnych wad. Idealna w każdym calu. No to dajesz, otwórz ją. Co proszę? Zobaczcie. Tego się nie otwiera. Przecież to jest pierwsza edycja. Zostawia się ją w pudełku na zawsze. Nie tu. O tak. Przyszłe pokolenia Supa Strajkes będą mogły podziwiać niezwykły majestat tego miniaturowego El Matadora. Stary, to tylko zabawka. I tak liczy się tylko to, ile osób chciałoby ją mieć. Obstawiam bardzo ostrożnie, że tak mniej więcej gazyliard. Thank you.
jeszcze czekasz? Otwieraj! No, naciśnij ten guzik, jeleniu. Fani są okropni. Śmierdzą jak stare korki. Co? Dzisiaj wielkie spotkanie. To pierwsza odsłona dwumeczu bezwzględnych niepokonanych oraz Super Strikers. Zapraszamy. Fani głośno dopingują swoje drużyny, ale która z nich będzie mieć powód do radości? Chłopaki, pamiętajcie, nie pozwólcie się przytłoczyć dopingowi kibiców rywala. Nie bój się, bracie. Znacie naszą strategię. Podawać piłkę do mnie? Co to jest? Prototyp figurki Klausa. To moje dzieło. Nie żartuj. Popatrz! Teraz masz konkurencję, El Matador. Bój się. I to jeszcze jak. A co wy o tym sądzicie? Idziemy grać. Tak, zbierajmy się. Fani nie mogą czekać. Pora zacząć zabawę z El Matadorem. Piłka w grze! Zgadnij, Brendo, dokąd zmierza piłka? Prosto do słynnego napastnika. Panom nigdy dość jego akcji. Tak, oczywiście komentatorom również. Moja figurka El Matadora już idzie do mnie pocztą. Coś jest nie tak. El Matador powinien do tej pory już strzelić gola. Ha, zazwyczaj świętuje już bramkę. Niezbyt pomysłowe zagranie. Teraz to rywale przejęli inicjatywę. Uważajcie, Super Strikers! Przegrywają 1-0. Zaskakująca zmiana zachowania ich największej gwiazdy. I jeszcze większa zmiana zachowania jego wiernych fanów. Może sam główny zainteresowany to skomentuje. El Matador! Fatalna forma, buczenie fanów. Czy masz nam coś do powiedzenia? Nie. Wszystko wyjaśniłaś. Dzięki, Lino. Przepraszam. Pani Long, mam ekscytujące wieści prosto ze świata zabawkowego biznesu. El Matador idolem naszym był. Jest. Strzelał mistrz wielbili. Wielbili. To dziwne. Dlaczego fani przestali cię lubić? Nawet mi smakuje. Ha! Jaki jest sens bycia supergwiazdą, jeśli fani cię nie kochają? O, popatrzcie! Wszystkie twoje figurki się sprzedały! Co? Naprawdę? Tak! Tak, to prawda! Mówią mi, że schodzą jak ciepłe bułeczki, ale one schodzą jak figurki El Matadora! Bumblebum! Nie, ściana, nie zrobimy promocji dwa w jednym z twoim bomblobum. W wypiciu całego zapasu może pomóc wyłącznie shaker. A jest to całkiem możliwe. Skoro fani nadal cię kochają, to dlaczego buczeli? Może buczeli na kogoś innego. Ja? Jak można nie lubić kogoś, kto ma tak przeuroczą i przesłodką figurkę? Dosyć już tych zabawek. Wróćmy lepiej do piłki nożnej. Oto piękno futbolu! To dla moich fanów!
Latynoska magia! Jest! Juhu! El Matador idolem naszym jest! Oczywiście ludziska, to prawda! Juhu! Jest w formie. Tak! Mecz na Strajkelandzie. No i? Ale co? Dostałeś swoją figurkę? Tak, Brendo. I? Jak ona wygląda? Jeszcze jej nie otworzyłeś? Jeszcze? Nigdy jej nie otworzę. Mój ukochany Strajkeland! Moi fani! Mój mecz i moje zwycięstwo! Właśnie. Niepokonani nie mają tu z nami szans. Więc oni jednak buczą na mnie. Widownia Strajkelandu buczy na słynnego El Matadora. Stary, dokąd biegniesz? Przecież nie mogę tam wyjść. Sam widziałeś, co było na wyjeździe. Więc pomyśl sobie, co będzie na naszym własnym terenie. Dlaczego? Dlaczego moi ukochani fani mnie nie znoszą? Myślałem, że własne figurki mają zwiększać popularność. Biznes zabawkarski jest ciężki. Hej, El Matador, zaczekaj! Twoja figurka trafia do sklepów i nagle wszyscy fani cię nie znoszą? Może coś jest z nią nie tak? Przecież ona jest idealna! Jak prawdziwy El Matador! Prototyp! Ale prototyp jest inny niż figurki, które trafiły do fanów. Chyba musimy je sprawdzić. Za późno, Shaker! Wszystkie zniknęły! Wyprzedano! Nigdzie ich nie ma! To nie problem. Wiem, gdzie można jedną zdobyć. Puszczaj, El Matador! Tylko nie moją pierwszą edycję! Nie pierwszą edycję, Shaker! Odpuść! To przecież dla twojego dobra! Dlaczego aż tak bardzo dramatyzujesz, Shaker? Nie! Co? Fani są okropni! Śmierdzą jak stare korki! Ale jak to? Fani są okropni, śmierdzą jak stare korki. I pomyślej, że chciałeś kupić dwie takie figurki. Pewnie bym się kłócił, ale muszę oszczędzać siły na wybuczenie El Matadora. Zespoły właśnie wychodzą na murawę. Po przegranej na wyjeździe Super Strikers mają szansę na wyrównanie wyniku dwóch meczów. Stary, jak tu teraz grać? Nic dziwnego, że fani nie znoszą El Matadora. Słabo. Ale poradzisz sobie, prawda? Fani zostali oszukani. Niepokonany mnie ujdzie to na sucho. I zaczęliśmy. Pomimo porażki na wyjeździe, Super Strikers nadal trzymają się swojej strategii. Podajcie do El Matadora! To nie jest wina fanów. To nie jest wina fanów!
nie jest wina fanów! Dlaczego fani obrócili się przeciwko El Matadorowi? Jako komentatorzy powinniśmy wiedzieć wszystko! To takie frustrujące. Najgorsze, że wciąż czuję, że odpowiedź mamy tuż przed nosem. Klik! Nie lubię fanów, a fani nie lubią mnie. I teraz nie potrafię strzelać bramek i pewnie przegramy po raz drugi. Zdejmij mnie, trenerze! To jedyne wyjście! Nie potrafię grać bez wsparcia moich fanów! Gdyby można było pokazać fanom, że tak naprawdę mają figurki z kary. Może potrzebujemy małej reklamy? Powiedziałeś? Małej reklamy? Blablabom. Tak, czemu nie? Nareszcie! Przeprowadzę wywiad z najbardziej kontrowersyjnie ocenianym graczem. Tak, to mniej więcej wywiad i mniej więcej z El Matadorem. Jest super! Jest piękny! I wszystkie inne przymiotniki! Przedstawiamy wam figurkę Klausa! Super! Ma fantastyczne akcesoria! Okej, okay, nie ma żadnych akcesoriów, ale za to ma dwóch fajnych kumpli! Przedstawiam wam El Matadora i El Matadora! Fani są najgorsi! Fani są najlepsi! Najgorsi! Najlepsi! Najgorsi! Najlepsi! Najgorsi! Najlepsi! Najgorsi! Najlepsi! Fani są najgorsi, a o tych beznadziejnych komentatorach nie będę wspominać. Spokojnie, panowie, robi się tu gorąco. Coś mi mówi, że obaj potrzebują czegoś na ochłodę. Bomblobum! Niepolecany przez dentystów. Okazuje się, że fani El Matadora zostali oszukani. Ale to już przeszłość. Prawda została ujawniona. Pytanie, czy to przywróci nam prawdziwego El Matadora? Tego, który potrafi grać? Udało nam się? Zaraz się przekonamy. Wygrywają na Strajkelandzie 3-0. Jestem najlepszy! Jestem najlepszy! Tak naprawdę ja jestem znacznie lepszy, kolego. Pakujemy się. Nie mamy tu już nic do roboty. Lina! Masz czas na ten wywiad? Klaus, wypuśćmy na rynek twoją figurkę. Poważnie sądzisz, że moja figurka może zawojować rynek? Jasne. Znam osoby, którym się spodoba. To był po prostu beznadziejny pomysł. Porażka do kwadratu. Dlaczego je wycofaliśmy? Przecież były fajne. Fani są okropni. Śmierdzą jak stare korki. Panowie, uśmiechy! Patrzcie, mam dla nas przesyłkę. Od kogo? Nie wiadomo. To otwieraj! Przegraliście! Co za przytrystwo! Jakie straszne!